Siemanko wszystkim, z tej strony wspaniale, dzisiaj kolejny odcinek z gry King's Rush, w którym będziemy w końcu uderzać na drugą krainę, jaką jest Grassland, naszym nowym pojazdem, nowymi upgrade'ami i nowym boosterem, jeżeli dobrze pamiętam, to się nazywało, tak, boosterem, Gold Rush'em. Będziemy mieć też shielda, którego też musimy przetestować, więc będzie wiele rzeczy do sprawdzenia, jednakże, no, aby to sprawdzić, musimy zacząć rozgrywkę, więc lecimy fight i zobaczymy, jak ten Grassland wygląda. Może nowe jakieś upgrade'y będą na początek? To by było coś fajnego, żeby pojawiło się coś w końcu takiego poza beczkami, poza magnesem, bo na pewno będzie magnes, tak? Ale czy będzie coś jeszcze innego? Magnes jest droższy. Czyli ten level będzie nam na pewno więcej zdobywał hajsu, znaczy więcej będzie nam zbierał hajsu niż poprzedni, ponieważ więcej wymagają, żeby zapłacić. I mamy zrobić portki w tym ranie, więc trzeba się postarać. Czyli ogólnie dystanse są dość podobne, jak tak patrzę, jednakże no zjaduję, że nie będzie to aż tak po prostu proste, jak to wygląda w tym momencie. Więc teraz tak, z Z-ką się strzelało, tak? Halo? Nie, X-em się strzelało, okej. Okay. A z patrzem się skakało. To były jedne rzeczy, które potrzebuję tutaj wiedzieć. Na razie możemy sobie po prostu sunąć przez wszystkie tereny i liczyć tylko na to, że po prostu przeżyję. Bo jak widać, to nie jest aż tak proste, jakby się po prostu, moi drodzy, wydawało, tak? Ponieważ no, są co chwilę to nowe, mocniejsze potwory i tak dalej, więc nie jest to aż tak po prostu banalne. I ogólnie ten shield, którego dostaliśmy na start, którego zakupiliśmy. Ile on może trwać? Bo jak zauważyliście, jeszcze do tej pory nie straciłem shielda, czyli... O kurcze. Czyli... No! What? Czyli jeszcze wiele potrzebuję, żeby stracić tego shielda, tak? Przejechaliśmy przez długi teren, owszem na buście, ale przejechaliśmy i nie poszedł shield. Więc to jest naprawdę mocne, i się cieszę, że to zakupiłem, jednakże teraz to muszę zrobić, to właśnie ulepszyć kanona, ponieważ widać było, jakie były problemy z pierwszą bramą. No i oczywiście oprócz kanona ulepszymy sobie wheelsy, żeby jechać po prostu szybciej, płynniej i tak dalej. Tylko jeden błąd, który zrobiłem, nie stać mi teraz na magnes, ani na TNT, więc musimy jechać na tym normalnym speedzie, co oczywiście skończy się tym, że po prostu teraz poznamy tereny, których jeszcze do tej pory nie poznaliśmy, no i też zdobędziemy mniej pieniędzy, ponieważ nie mamy jak tego wszystkiego zdobyć bez magnesu. Ale trudno. Trudno, teraz może nam się uda zdobyć coś z naszego specjalnego itemu, czyli właśnie nasze portki, które może nam coś. Może one są potrzebne do tego, żeby właśnie wygrać gierkę. Bo jak na razie, owszem, zdobyłem te portki raz, tak? Wszystko fajnie. Jednakże do tej pory nie wiemy, co one nam, że jak powiem, dały. Czy ja mogę się tutaj jeszcze ruszyć? Nie mogę, a. Niestety beczki nie kupię, bo nas na nią po prostu niestety. Czyli niby przeżyliśmy, niby fajnie wszystko, ale no to jest wciąż za mało. Jednakże 2000 hajsu nie jest aż taka mała kwota, jak tak się zastanowimy, tak? To jest naprawdę sporo pieniędzy. No owszem, no upgrade nam nie stać, ale mamy na magnes, mamy na TNT, mamy na drugie TNT, czyli powiedzmy w trzeciej, to jest chyba trzecia albo czwarta próba, mamy już na pewno szansę na zrobienie world rekordu, jeżeli chodzi o ten level, więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie, zobaczcie, ile tego hajsu jest. No, zdobyliśmy sobie przy jednym buście po prostu 259 golda, które jest chyba jakoś mnożone tutaj, jeżeli dobrze ogarnąłem, ponieważ jak zakończyliśmy poprzedni run, mieliśmy tam chyba 300, coś w tym stylu. Jak się nazywa? Zaliczyło nam jakieś 2000, więc to się jakoś parę razy mnoży. Teraz uwaga, brama do zniszczenia, tym razem się udało. 2 czy 3 hitki wystarczyły. Znaczy nie, 2 to na pewno nie. 3-4 hitki wystarczyły, żeby to po prostu przepchnąć. I teraz pędzimy dalej. Tarcza dalej niezniszczona, ona wciąż jakby się utrzymuje. Wydaje mi się, że ona działa coś na zasadzie jak ten jak on się nazywa? No ten od naprawy, tak? Po prostu ponieważ ona jakby się ładuje z czasem. Im dłużej czekamy sobie, tym ona się jakby naładuje, więc jeżeli ją dopiero stracimy, to wtedy ona nie wróci. Dopóki ją jeszcze mamy, to ona się jakby naprawia co chwilę. O nie, dawajcie, przepchnijmy to wszystko i dążmy jak najdalej. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie zdobyć nasze kolorowe portki na plażę. We can do this. Oczywiście, że mi kody... O, to musimy już poskakać troszeczkę. Nie! Nie w ten sposób, tutaj widzieliśmy już Gold Rush'a. Musimy to mieć, bo to będzie z tego dużo hajsiku. Pomimo tego, że straciłem teraz strasznie dużo pieniędzy, jeżeli chodzi o te dwa boosty z beczek. Ale no nie możemy aż takim słabym ranem to zakończyć. Za dużo pieniędzy wydaliśmy, trzeba to po prostu wykorzystać. O mój Boże, dzialece.
dużego potwora przeskoczyłem, ale niestety się zatrzymałem. Czy będzie wystarczająco? No nie będzie wystarczająco, żeby się odpalić, więc nic więcej nie zrobimy. Zobaczcie, widzicie? Teraz te pieniądze wyszły, to może za dystans. To może być za dystans, ale 2600 HS mamy, co umożliwi nam zunlockowanie po prostu naszego ramu. Będziemy przez wszystko jeszcze ładnie przejeżdżać, będziemy mieli po prostu ułatwienie tego wszystkiego w przejechaniu i... jak się nazywa? Poczekajcie, mogę stąd wyjść? Nie mogę stąd wyjść, szkoda. No jeżeli będzie nam łatwiej, to będziemy dobyć więcej pieniędzy i dojdziemy dalej też i nie będziemy aż tak bardzo marudzić na to, jak w cokolwiek wjedziemy, bo no nie zabierze nam to aż tak wiele speeda. A wiemy, że ten speed tutaj no jest potrzebny, żeby ładnie wszystko przejechać. Owszem, nie tak bardzo jak dobry kanon, ale speed też tu jest przydatny, tym bardziej, że to jest jakiś level taki dość... Żeby źle go nie odmienić. Górzysty? Jeżeli źle odmienię, to przepraszam, ale no są górki, które mają naprawdę znaczy powodują utrudnienie dla nas, jeżeli chodzi o przejazd, jeżeli chodzi o wjazd pod górkę i tak dalej, więc ten speed jest tutaj nam potrzebny. I dalej nie rozumiem. Dalej nie rozumiem, o co chodzi z tymi posągami. No owszem, znowu była ta łapka w górę, wszystko fajnie. Poklikałem coś, ale nic nie zdobyliśmy. I jak widzicie, jest w końcu ten etap, kiedy nasz repair się odpalił, ponieważ nasz shield zniknął. Więc pytanie teraz, czy on jeszcze wróci, czy jednak shield jest jednorazowy. Bo jest szansa, że jeżeli naładujemy pełne HP, co jak widać może być troszeczkę problematyczne, to wtedy ten shield się odpali. Tylko, żeby zdobyć ten full health, potrzebowałbym w tym momencie znaleźć, jak to się nazywa, leczenie od naszego smoka, więc smoku z leczeniem. Fajnie, bo jakby się teraz tutaj pojawił, tutaj muszę uważać, bo wiemy, że... O nie. Wiemy, że jeden skok tutaj za dużo zrobię. Mi owszem przeskoczyłem dużego kmiotka, ale wtedy się skończyło tym, że ten, jak to się nazywa, że już nie wjechałem pod górkę. Teraz tutaj berserk szybko jest potrzebny, żeby to wszystko ładnie polikwidować na naszej ścieżce. I teraz był ten skok. Teraz był ten skok, więc teraz nie skaczę. Po prostu poczekam. To już szybko aha. Okej, to tak nie chciałem, żeby to wyglądało. Oczekiwałem, że jak spadniemy, to będziemy mi po prostu... Znaczy, że może inaczej, nieco co spadniemy, to że jak będziemy zjeżdżać, to nie polecimy aż tak bardzo do potwora. Czyli jednak trzeba tam skoczyć. Bo wtedy jak mamy to niby przejechać? Może muszę troszeczkę później wyskoczyć i wtedy ładnie spadniemy. Może tak być, jednakże no w ogóle nie zobaczmy, co mamy tutaj blisko. 24 upgrade są najbliżej, ewentualnie catch 50 boosters. No ale to jeszcze spokojnie z czasem przyjdzie. Teraz tak, upgrade, armoru nie potrzebuję. Nie wydaje mi się, że potrzebuję armor jak na razie. Mam takie przeczucie. Repairer i shield musi być tutaj oczywiście w naszej ekipie. Tutaj też nic na razie nie zupgrade'uje, więc zostawię sobie ten hajs po to, żeby zrobić sobie boosta na start. W postaci właśnie tych beczek. Więc dawajcie mi tutaj dwie beczułki. Dwie wykorzystujemy oczywiście. Mamy 1600 hajsu, czyli tak czy jak będziemy mieli sporo pieniędzy, jeżeli chodzi o ten początek. Więc będę mógł sobie zrobić przynajmniej dwa razy się uratować, jeżeli ja przeżyję. Co nam daje naprawdę dużo możliwości, więc jeżeli bym teraz przeskoczył jednak, jak się nazywa, to miejsce z potworem, to mogłem sobie tam otwalić beczkę, tylko no oczywiście muszę pierw tam dojechać w całości, bez żadnej śmierci. Zobaczcie, zbieramy pieniądze od tego Gold Rusha. Wydaje mi się, że nawet upgrade'owanie tego Gold Rusha może być opłacalne. Bo wtedy na pewno będzie tego hajsu więcej. Będzie się pewnie coś częściej pojawiał, ewentualnie jedno z tych po prostu. I będę po prostu sobie, niby wydam sobie na przykład te 5000 na tego Gold Rusha, ale mi się to strasznie zwróci. Trzeba będzie o tym pomyśleć. W każdym razie w tym levelu już zdobyłem 1000 hajsu. Czyli praktycznie podwoiłem nasze pieniądze jak na razie. Które tutaj źle zrobiłem. Muszę najpierw przeskoczyć te dwa knypki, a dopiero potem strzelić w tego dużego. I wtedy to lepiej wychodzi. Teraz uwaga, lecimy. No ten checkpoint jest naprawdę trudny do osiągnięcia. Wydaje mi się, że takich problemów jeszcze nie mieliśmy. Jednakże no oczywiście im dalej w grze, tym powinno być trudniej, więc się nie gniewam, że tak powiem. Teraz uwaga, to jest ten skok? Nie, to jeszcze nie jest ten skok.
Bonusowy levelek się nam pojawi teraz. U, na koniku jedziemy. Okej, czyli jak klikam sobie X-a, to mamy szarże. Dobra. Coś całkiem spoko, całkiem coś innego i tak dalej. Więc mi się to podoba. Tylko pytanie, czy ja tutaj mogę sobie przejechać jakoś przez... Aha, nie mogę. Myślałem, że też będzie jakaś bomba, coś w tym stylu, ale tutaj tego nie było. Jednakże mamy zrobiony rekord. Więc nawet bym powiedział, że się bardziej opłaca, że trafi się ten bonus level, ponieważ wtedy... Nie mamy tego niemiłego skoku, że tak powiem. I jest łatwiej nam tutaj się po prostu przedostać. Tylko teraz pytanie, czy jest... Mamy bramę? Czy jestem w stanie ją przebić? Uwaga! Mamy drugi checkpoint. Mamy drugi checkpoint. Mogę się czuć, że ten run jest powiedzmy czymś, co mnie spełnia, tak? Zobacz ile pieniędzy. 6000 pieniędzy nam wskoczyło. Czyli mamy na pewno możliwości na dobre upgrade. Nie, przepraszam, to jest zły level. Cofamy do Grasslandu. I teraz tak. Mogę sobie kupić upgrade tutaj w, po prostu w naszej pojeździe, ewentualnie wzmocnić sobie boostery, ewentualnie jeszcze wzmocnić sobie gadżety. I wydaje mi się, że wzmocnię sobie Repairera na razie, że to jest coś, co po prostu przyda mi się w przyszłości i teraz, że nawet jakbym sobie ulepszył kanona czy coś na przykład z tych rzeczy, stracę jak przejdę ten level. Jeżeli zrobię tutaj, to jest wciąż losowe, coś nie wiadomo jak się trafia. To, te rzeczy mamy ze sobą zawsze, więc to się nam zawsze przyda. Dlatego fight i zobaczymy jak z tym nowym repairerem uda nam się dokąd nam się uda dotrzeć. Tym razem użyję tylko jednego boosta, ponieważ na więcej mnie nie stać, więc 2 TNT. Nadamię przez to sporą odległość. Magnes jest cały raz w naszym posiadaniu, więc oczywiście będzie można sobie sporo pieniędzy tutaj jeszcze na tym zarobić. Ogólnie zastanawiam się już w tym momencie, co zrobić na trzeci gadżet, ponieważ mamy dwie możliwości. Jeden to jest, jak się nazywa, Boże, reloader, który powoduje najprawdopodobniej szybszy reload, a drugie to było... Co było drugie? Szczerze mówiąc nawet nie mogę sobie przypomnieć. Tam był reloader. Aż teraz się muszę skupić na siłę. Balista. Chyba balista była jeszcze. Tak, to była balista. I teraz nie wiem, czy właśnie chcę większą szansę. O, on leci na pizzę nawet, lol. Nie wiem, czy chcę zwiększyć szansę na niszczenie wszystkiego na mojej drodze właśnie za pomocą balisty. Czy też chcę sobie zrobić reloadera i przez to będę mógł po prostu szybciej strzelać do moich przeciwników. Muszę się zastanowić, bo to jest naprawdę... znaczy, zgaduję, że w trzeciej kre nie będę zarabiał tyle pieniędzy, będę mógł kupić jedno i drugie po prostu zmieniać. Jednakże, no teraz muszę się zastanowić, co będę chciał na początku kupić. Wydaje mi się, że polecę pod balistę, ponieważ... No, pomyślcie sobie. Mamy reloadera i mamy balistę. Reloader oferuje nam tylko po prostu reload, tak? Aha, zabiliśmy się tutaj. Oferuje nam tylko reload, czyli powiedzmy nasz kanon będzie szybciej strzelał. Balista będzie naszą drugą bronią, czyli będę mógł strzelać dwa razy. Czyli wychodzi na to, że to jest jedno i to samo mniej więcej. Tylko balistą będę mógł wycelować dwa cele, a reloaderem tylko w jeden. Więc chyba balista będzie bardziej opłacalna. To teraz robimy play. Ulepszymy sobie... wydaje mi się, że armor. W tym momencie potrzebuję już ulepszyć sobie armor, ponieważ jak widać, jak dojdziemy do tego etapu tej spadni wielkiej, to pojawia się ten właśnie duży typek. Pojawia się ten duży glut fioletowy. W sumie nawet się z tym nie przyjrzałem zbytnio co to jest. No, to są jakieś slimy po prostu. I on nas tam jak na razie w większości wypadków zniszczył. Więc jeżeli będę miał więcej życia, to skończy się na tym, że jeżeli tam teraz spadnę, to po prostu nie zginę, tak? Więc wydaje mi się, że będzie właśnie dobre posunięcie, niżej na przykład upgrade'ować, nie wiem, koła, czy przebijalność, czegokolwiek. Jak na razie. No zobacz, no przejeżdżamy tutaj przez tą pierwszą, przez pierwszą bramę. Ej, nie no, nie mówcie tego, że się tutaj zatrzymał. Halo, jedź! Uff, na szczęście się resztę tutaj lekko rozpędziemy, jeszcze jest górka po naszej stronie, chociaż było blisko, jednakże tutaj tak szybko strzelamy sobie trzy strzały z naszego kanona i lecimy. Then I'm good. Oczywiście, że jesteś gościu dobry. Mamy teraz zarabianie pieniążków naszego Gold Rusha. Tym razem lecisz w UFO-ku, mój drogi magu. Tylko teraz jest pytanie, czy ja w ogóle się zaraz jeszcze tutaj jakoś rozpędzę, bo jest tutaj dość tragiczna prędkość. Nie możemy jakoś jej ogarnąć. Okej, ogarniamy prędkość, niszczymy wszystkie budynki na szczęście tak, żeby nas nie zatrzymało. I znowu zrobimy ten sam błąd. Zawsze zapominam o tym miejscu. Ten drugi jestem w stanie przeskoczyć i jakoś o tym pamiętam, ale tego pierwszego slajma jeszcze chyba ja nieraz nie wyczułem.
Uwaga, teraz pędzimy. Czy będzie bonusowy level? To mnie teraz najbardziej interesuje. Chciałbym zobaczyć ten teraz zjazd na płaski teren i poczuć i zobaczyć ten level z szarżującym lansownikiem. Pamiętajcie, była taka gra kiedyś u mnie. Jest bonus! Była kiedyś u mnie taka gra jak The Lance, która powinna trwać parę odcinków, a ja to zdołałem zrobić w jeden. Właśnie tam się jeździło na takim koniku z lansą. Jeżeli nie oglądaliście, możecie sobie obejrzeć w tym momencie. Znaczy po tym odcinku. Dawajcie, przejeżdżamy, to wszystko niszczymy. Zdobywamy łatwe pieniążki, 1200 golda. Tutaj tego fioletowego slajma niszczymy i możemy się dalej przemieścić. Repairer nas tutaj ładnie po prostu ulecza. Teraz jeszcze tutaj bonus tam wskoczył. Owszem, troszeczkę stracony przez, jak się nazywa, przez strzał, ale jakoś się tym nie przejmuje. Teraz tylko trzeba to jakoś przejechać. Przejdź to jakoś sprytnie, sprawnie. Z tej górki zjedź. Czy będzie brama? Czy to już była brama? Teraz jest brama, więc uwaga. Checkpoint zrobiony oczywiście bez większych problemów, chociaż no było dość blisko. Oh shit, tutaj trzeba było uważać. Ale nam się ładnie berserk pojawił. Po prostu idealnie. Akurat był budynek, który najprawdopodobniej zakończyłby naszą podróż. Tak mi się przynajmniej to wydaje. A tak, udało nam się przejechać dalej i zrobić nasz personal best. Teraz tylko pytanie, czy ja jestem w stanie to wszystko to uniknąć. Uwaga, jest skrzynka z hajsem. O nie, to nas pewnie zniszczy. Okej. Użyję tej beczki. Użyję beczki, ponieważ wydaje mi się, że to jest opłacalne w tym miejscu. Pomimo, że mamy małe życie, to jeszcze boosta mamy, więc się niestety zabijemy. Ale mamy gacie. Mamy nasze hawajskie gacie, czyli jest jakiś progres z naszym ekwipunkiem. Mamy gogielki przeciwsłoneczne, mamy nasze gacie, został nam tylko drink oraz hula hula na... powiedzmy szal, niech to będzie, ale pewnie to będzie dopiero w Wastelandzie. Także mamy 4,5 tysiąca hajsu, więc możemy sobie w tym momencie wydać na lepsze wheelsy. Wydaje mi się, że to będzie bardziej opłacalne, ponieważ będę jechał szybciej, będę tracił speeda i będzie nam to po prostu ułatwiało cały przejazd na tym levelu. Jednakże w tym momencie się z wami pożegnam. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z Kings. Jeżeli wam się gierka podoba, nie zapomnijcie wstawić łapki w górę. Jutro, albo raczej w następnym odcinku, na pewno uda nam się już przebyć przez ten Grassland. Jeżeli nie subskrybujecie się tego kanału, zostawcie subskrypcję, by oczywiście wiedzieć o wszystkich nowych filmikach i o wszystkich wydarzeniach, które się będą działy na tym kanale w przyszłości. Jeżeli macie jakieś propozycje gier, które chcielibyście zobaczyć, zostawcie je w komentarzach. Ja wszystko przeglądam i może kiedyś pojawi się gra, którą właśnie chcielibyście zobaczyć. A jeżeli znajdziecie znajdźkę, to wam gratuluję. I najprawdopodobniej macie w tym momencie może już serduszko. Ja się nie zmęczę, żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace, yo!